Cześć, witam wszystkich, z tej strony Korangar. Zapraszam was na kolejny odcinek Zagrajmy w Risen. W tym odcinku dalej, razem z kompanem Wasylem, który jest dosyć bardzo niepokojący, ponieważ mam przeczucie, że on nas niedługo zdradzi. Ale cóż, będziemy razem z nim przeszukiwać stare groby. Zatem póki on jest z nami, to będziemy wykorzystywać jego moc bojową, że tak powiem, cały czas. No, ale jak już się od nas odwróci, nie będziemy wcale płakać, tylko go zabijemy. Ha, ha, ha. No, dobra. Spójrzmy, co my tu mamy. Halo, wow! Bliskie spotkanie z panem kościotrupem. Nie wiem, dlaczego mówię kościotrup. To jest szkielet. Bum. Na ten Wasyl strasznie mało zadaje obrażeń. Naprawdę jakiś taki słabiutki Wasyl. Bardzo słaby Wasyl mi się trafił, wyjątkowo. Dobra, szkielecie, gdzie masz swoją broń? O, jest tu, dobra. Katakumby! Wasyl czeka? Dlaczego Wasyl czeka? Ej! I jestem sam? Na taką armię? Fuck! Czekajcie, zapiszę. Dobra. No cóż. Raz kozie śmierć. Cześć! Siemano! Wow! Wow! Ludzie, znaczy te szkielety. Opanujcie się trochę. Dobrze, że mam w miarę długi miecz, ale ten szkielet niby taki słaby, a tylko on mnie trafia. Muszę go zabić najpierw. Giń! Giń po czwaro, giń! Dobra, zginął. Uch, shit, ja też zaraz ginę. Muszę się wycofać trochę. Na dwie miksturki. Jeszcze jedno. O, dobra. Wyjmij broń! Dobra. Może się uda. Przecież miałem tarczę, o co ci chodzi? Nie powinieneś mi trafić. Dobra. Zabiłem dziada. Wow, fuck! Tu jest jeszcze jeden. A to nieumarły władca! To ten był silniejszy chyba. Dobra. Bez kitu Wasyl też sobie łyknę. Z jedną, z dwie. Te miksturki. Nakrążenie. To jest pierścień. Tak, potrzebuję 6, a mam już 3. Przypominam, że trzeba je oddać temu całemu Leonowi chyba. Bo na nim jest klątwa. A w ogóle chodzę po tych katakumbach bez tego. Bez pochodni. A wy pewnie nic nie widzieliście. O, fuck. Nieładnie z mojej strony. A tak poza tym zauważyłem taką rzecz. Bardzo dziwną, bo bądź co bądź, ilość subskrypcji, fakt, że mało, ale jednak rośnie. Ale właśnie zauważyłem, że proporcjonalnie do ilości subskrypcji, jakie mam, czyli troszeczkę większej niż na przykład miesiąc temu, spada mi strasznie liczba wyświetleń filmów. Czyli tak na ludzki język, im mam więcej subskrybentów, tym mniej mam wyświetleń filmów. To jest trochę właśnie dziwne. Bardzo dziwne. To jest spisek. Hops, hops. I co? Hops? Fuck, dwa razy się pomyliłem. Dobra. To, to i co i to? Jeden, trzy razy. Dobra, teraz będę wiedział. Tak, tak, tak. To pewnie tak. Hops, hops, hops. Hops. O mój Boże. Jeszcze raz. Prawo, lewo, prawo. I co? I to? Coś ze mną nie tak. Ewidentnie coś ze mną nie tak.
Bez kitu, co się ze mną dzieje? Już nie pamiętam, co to było, to było to. Nie myślałem przy tej sekwencji, sorry. No, mogłem to zrobić znacznie szybciej i znacznie lepiej. A, ghoul! Ghoul, fuck! Jezu! Jak ja go nie lubię! Chcę go załatwić tym silnym ciosem. Ale on nie chce podejść. Dobra, jeszcze raz. Jeny. Nie wiem dlaczego strasznie się boję tego dziadostwa. Gin! Dobra, udało się. Uff. Boże, jak ja nie lubię guli. To jest chyba jedno z najbardziej obrzydliwych i takich przerażających potworów w tej grze. Bo to jest takie szybkie, tak szybko idzie. Le. Jeszcze wali tym pyłkiem głupim. Dobra. Podnieśmy pochodnie i pójdźmy tu. Żeby się nie okazało, że ja cały odcinek będę chodził po tych zakamarkach. A tego bym nie chciał. No, uderz, uderz! Kościotrupy przodem. Nie, to nie. No, uderzysz. No. Moje, 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 wszystko moje. A tu co? Kredens! A w kredensie nic ciekawego. Przepis. Myślałem, że jakaś mapa skarbu. Kufer. Och, pewnie się wywalę też. Powiedzmy, że tak powiem. A. Pyk, 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 pyk. Dobra. No. Zatem wypijmy za tą miksturkę. W nagrodę, że nam się udało otworzyć w miarę szybko. Prosty kufer. O, wyjście. Co to jest za wyjście? Aż jestem ciekaw, dokąd mnie to doprowadzi. Hops. Będziemy potem długo wchodzić. Hops. Co tu jest? No taka skryta to na stówę musi kryć jakiś fajny skarb. Jeny, już sobie wyobrażam, ile ja będę podchodził z powrotem pod tą górę. Ej, no. Aż mi się nie chce wierzyć. I tylko po to schodziłem taki kawał? Och, Boże. No, dałem się wrobić, ewidentnie dałem się wrobić. Teraz czeka mnie niezła wspinaczka. Chyba, że coś tu jednak jest, tylko że ja jestem na tyle ślepy, że nie zauważyłem tego. No cóż, w każdym razie zbliża się wieczór. A to oznacza, że po zajściu słońca, ale ja mam piękną składnię polską, nastanie noc. A nocy nie chcemy, bo gówno wtedy widzimy. Więc proponuję przespać się w łóżku, które było nieopodal. Tylko gdzie ono było? To się otwiera? Nie. Chyba nie. A może i tak? Dobra, walić to. Wychodzimy stąd, idziemy spać. Cześć, Wasyl. So you're coming. Tak. Cieszę się z tego. I śpi do rana. Okej. Okay. Świetnie. I maszerujemy dalej. Szkielet. O. Dobra. Tutaj nie byliśmy. Zobaczmy, co tutaj mamy. Nic. A tu? Cóż się kryje tu? Szkoda, że tu nie ma takich różnych ukrytych pułapek. O, nie mam klucza.
Byłoby bardzo fajnie, jakby w takich ruinach czyhały jakieś takie, nie wiem, zatrute jakieś kolce albo coś takiego, tak znienacka ukryte. Come on! Wow. Ja go dokończę! Ja go dokończę! Fuck! Fuck! Dobra. W sumie to nie wiem, kto go dokończył. Wiem, że głupio zrobiłem, bo zostałem trafiony. Sporo strasznie te szkielety mają tych malutkich miksturek, co bardzo mnie cieszy, bo piję je bardzo często, a mi nie ubywają. Więc jest dobrze. Dobrze. Srebrny kielich. Jeny, ale tak swoją drogą strasznie długo prowadzę tę serię. Parę ładnych miesięcy. Mam nadzieję, że się wyrobię w rok. Bez kitu, bo to bardzo możliwe. Ale to jest tak, taka moja seria, tak z przyjemności robię, nagrywam kiedy chcę. Nie wrzucam 50 odcinków na dzień, tylko jeden na 50 dni. I jest mi z tym dobrze. I też powiem wam, że nie mam takiej presji, bo jakbym miał, nie wiem, chociażby 100 widzów, to zawsze znalazłaby się garstka 10 osób, którzy by mnie naciskali, tak, kiedy nowy odcinek, kiedy nowy odcinek. A tutaj to tak raz na tydzień ktoś mnie spyta, czy wyrzucam. Więc bez presji jest wszystko dobrze. Nie wiem w ogóle, czy... Ej! Nie bij mnie! Nie wiem w ogóle, czy dobrze idę. Wiecie? Zajrzyjmy do mapy zaraz. Spójrzmy. Bez kitu, ja to już cholerka minąłem. Nie. Tu? Jak tu? Ej. Bo tak, muszę się dostać do tego grobu w celu splądrowania go. Ale ja patrzę, że już chyba przeszedłem to miejsce, a chciałbym splądrować jeden grób na jeden odcinek. Więc muszę się pospieszyć, bo wygląda na to, że na razie się tylko plączę. Nie, tu, tak. Trzeba iść prosto. Mięta! Zapaszmy sobie miętę. O, właśnie, spójrzmy, ile teraz beczka z wodą nam uzupełnia życia. Pewnie malutko. No, bez kitu. A w pierwszych odcinkach to ile? 3 razy się napiłem i już miałem cały pasek z powrotem. Czyli już beczka się nie opłaca. Tu? Nie. No, gdzie to jest? A może to jest jakiś skarb i muszę go odkopać i wtedy się rozwinie akcja? Czyżby? No to jest tak jakby tutaj, no. Wygląda na to, że jestem na miejscu? A, nie to, to. I co, i tu jest ten skarb? No gdzie jest ten skarb? Wasyl, gdzie jest skarb? Ten kufer jest pusty. Sam go opróżniałem. I co tu zrobić? Może spytam się go? Nie. Nie spytam się go. No hej. Ten kufer też jest opróżniony. Coś mi się nie zgadza, wiecie? A znowu nie chcę błądzić. Więc chyba zrobię pauzę, żeby was nie zanudzać. I jak już rozwikłam sobie tą sytuację, to do was wrócę. No. Wiecie co? Długo nie musiałem szukać. Okazało się, że ścieżką poniżej jest ów skarb.
Więc zapiszmy, o ile to ten. Chyba się zgadza, bo raczej chyba ten. No więc po zapisaniu spróbujmy coś z tym zrobić. I co to jest? List od kapitana Stalowobrodego. Stary, rozpadający się list. Dobra. Widzę, że znalazłeś to, czego szukałeś. I'm sure you'll make the right decision. I'll be going, but remember who helped you. O, świetnie. Basil nam powiedział dość niepokojącą wiadomość, żebyśmy się określili po którejś ze stron. Bardzo tajemniczy tekst, no ale cóż, ważne, że mamy jedną zagadkę. W ogóle przeczytajmy to sobie. Na grobach stoją teraz krzyże z imionami buntowników. Tylko jeden z nich nosi imię starego pijaka, którego napadł kiedyś Korgan. A może Korargan? W Ashandorze. Czy nadal byłby z tego dumny? Kto wie? Fajnie, jakiś Korangar napadł. Nie wiem, przejść się do Patty i powiedzieć: hej, Patty, mam już jeden list, czy skompletować wszystko i dopiero wtedy do niej przyjść? Ham. Tak idziemy w jej stronę, więc możemy z nią zagadać przy okazji, zanim pójdziemy na resztę tego wszystkiego. Ale chciałbym, żebyście zauważyli, że mniej więcej od tej pory w Rizenie zaczyna się liniowość, czyli już nie ma takiego czegoś, jak było do tej pory, że mogliśmy robić co chcemy, że iść wykonać misję dlatego albo dlatego. Teraz już tego nie ma. Wszystkie misje tak jakby się ucinają w jeden ciąg. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Więc teraz nie uruchamia się żadna poboczna misja, dopóki nie rozwikłamy jednej. No. Grunt, że ja siebie rozumiem. Patty! Bądźmy ostrożni. Ludzie Romanowa depczą nam po piętach. We better be careful. Romanov's people must be on our trail. I know. They've been trying to trail me since I left the town. I swear I saw Romanov himself not long ago. This island is so small, it's hard to stay out of sight. I want to find this and get off this island as soon as I can. You should do the same. Co do nieoznaczonych grobów? About the unmarked graves. You were right. The graves did contain some clues. Good. Tell me. Tu jest wspomniane imię Korgan. The name Korgan is mentioned in this. Koranger. Apparently, he and Steelbeard worked together. Korgan. I think I've heard the name. My father sailed with a lot of men. No i dobra. Mam jeszcze trochę czasu. Do standardowych 20 minut. Lekko ponad 20 minut. Więc może udajmy się gdzieś bliżej innych wskazówek. Tylko czekajcie, czekajcie. Kamień teleportacyjny. O! Zachodnia ruina. Musimy się teleportować do zachodniej ruiny, ponieważ to jest dosyć blisko tego grobu. Teleport. Zachodnie ruiny. Twierdza. Bum bandytów. Wschodnia świątynia. Zachodnia ruina. Dobra. Więc telepnijmy się tam. Uj, taśnie. Nie, tu. No. Nie jest może tak blisko, jakbym sobie tego życzył, ale zawsze coś. Chciałbym pójść na skróty, ale wiem, że w Rizenie skróty są dosyć złym pomysłem, ponieważ
ta wyspa jest tak poszarpana, tu jest tyle urwisk, tyle skał, tyle przepaści, że pójście drogą prostą zwykle prowadzi do szybkiego zgonu. Tak jak tutaj, widzicie sami. Już się przepaść pojawiła. To nie jest Gothic 3, gdzie mieliśmy całe połacie mniej więcej równego terenu. No chociaż w sumie w Nordmarze, w Gothicu 3, to też było dosyć podobnie jak tutaj. W sensie góry były tak samo uformowane. Też można było się spierniczyć bez problemu z jakiejś przepaści. W jakąś przepaść nawet. A ciekawe, kto tutaj będzie chciał nam pomóc. Bo kojarzę, że przy każdym grobie znajdziemy kogoś znajomego. Niekoniecznie dobrego. To proponuję dojść tam i zakończyć odcinek. Cholera go wie, czy to jest tutaj. Nie jestem pewien. Ale dobra, wejdźmy tam. Może tu? No to tak jakby prowadziło mnie tu. Ale tu jest ślepy zaułek. Fuck. Wilk. Dwa wilki. I to czarne. Trzy wilki. Ale jest tak ciemno. Chodźcie tutaj do światła, bo moi widzowie nie będą widzieć, jak was zabijam. No, albo wy mnie. O, jakie piękne salto. No i dobra. Jeden był zwykły. Ach, szybciej, szybciej. Gdzie jest to miejsce? Minąłem je. Więc wiecie co? Chyba oszczędzę wam tej całej podróży. Zakończę odcinek tutaj. A w następnym spotkamy się, jak już będę przy tym punkcie. O, i to jest bardzo dobra myśl. Więc trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!